I witam! Kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Jestem Finom i ciśniemy, słuchajcie, dalej. Odcinek 12. I w tym odcinku pójdziemy sobie tutaj może za wschodnią bramę, żeby pozbierać roślinki dla tego... Roślinki dla... tego alchimika, no. Konstantino. Dla Konstantino. Bo tutaj są dla niego roślinki, tak przynajmniej mówił Zuri, że gdzieś tutaj za tą bramą, po lewej, tutaj w krzaczorach. Ale tu jeszcze był, słuchajcie, Mika, który nas zaczepił kiedyś jak ten. Jak żeśmy próbowali sobie pogadać z... Znaczy, jak żeśmy szli do miasta naokoło. To dogadajmy sobie z nim dalej. Co to za straszliwe niebezpieczeństwa? Wiele rzeczy. Założę się, że będziesz krzyczeć o pomoc, jeszcze zanim dotrzesz do następnego zakrętu. No i co wtedy? Przypuśćmy, że będę potrzebował twojej pomocy. Ile będzie mnie ona kosztowała? Jestem skromnym sługą naszego króla i nie sprawia mi radości wyzyskiwanie bezbronnych obywateli. Yeah. Jednak skoro stawiasz sprawę w ten sposób, niewielkie wsparcie finansowe mogłoby dobrze zrobić naszym przyszłym kontaktom handlowym. Na początek 10 złotych monet. Co o tym myślisz? No spoko, słuchajcie, tyle mogę mu dać chyba, nie? Czemu nie? Oto twoje 10 sztuk złota. Wspaniale! Jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Mam tylko jedną prośbę. Nie przybiegaj do mnie z każdym nieistotnym drobiazgiem, rozumiesz? Nie no, słuchajcie, 10 sztuk złota ja mogę mu dać, to jest tak malutko, że... Potrzebuję pomocy. Nie odczuję tego nawet wcale. Skoro tak twierdzisz, co się stało? O, a zobaczcie, a koleś jest taki nawet całkiem sensowny chyba, nie? Atakują mnie potwory. Ale w tej chwili nie widzę tu żadnych potworów. Na pewno wszystko zmyśliłeś. Aha. Więc dobrze jest, słuchajcie, dobrze jest. Jeśli naprawdę mi kiedyś potem pomoże, to będzie fajnie. No a póki co... Chodźmy. Bierzemy łuk. I idziemy polować. O kurde. Ale mało oberwał z tego. No i zaraz przyjdą mi i doświadczenie ukradną, no. No, koniec. O, a jednak zabiłem dwóch sam. Ale mi się obrywało bardzo. Ile życia straciłem? No, mogę sobie wypić. Potka. Nie ma czego plądrować. Dobra, wiecie co? Na razie zrobimy tak, że pójdziemy tutaj, wszystko poubijamy. A dopiero potem będziemy zbierać roślinki. Więc chodźmy, to zobaczymy, co tu jeszcze mamy do ubicia. Już widzę szczury. Spróbujemy może stąd, co? O! Szczury da się fajnie wystrzelać. Perfekto, tu są chrząszcze. Na chrząszcze nie będę marnował strzał. Możemy jeszcze ze szczurów mięsko sobie zabrać. Zapiszmy grę. Chodźcie, tutaj te szczury ściągniemy jeszcze z łuku. Dobra, leżą, super. Niczego tu nie znajdę. Kolejne mięso jest nasze. Idziemy teraz zająć się tymi chrząszczami, bo strasznie hałasują, mnie to wkurza. Tu jakiś jest. I chrząszcza mniej. No. Sobie pozbieramy owadzie mięso z nich jeszcze. I idziemy jeszcze dalej. Zobaczymy, co my tu będziemy mieć. O, już widzę, że to szczury.
Aha, bardzo mało obrywają z tego z łuku. Czyli lepiej je zabić z miecza. Zapiszmy grę, spróbujmy może jednego odciągnąć jakoś czy coś. O, z dwóm... Kurczę, no. Dobra, udało się, ła. Na szczęście pierwszego bardzo szybko sprzątamy, potem mogłem się zająć drugim. To zobaczmy, mamy tutaj coś jeszcze, czy nie mamy nic? O, tam jakaś jaskinia jest. Ale to wiecie co, jaskinie już zbadamy później. Na razie się nie będę w jaskinie bawił. Póki co zobaczymy tutaj te tereny i pozbierajmy roślinki, bo taki jest cel misji naszej w tej chwili. Chyba jest tutaj w porządku, już nic nie ma. Dobra, mury mamy. To zapiszmy grę. I zacznijmy zbieractwo. Tu mamy roślinki. Tu są roślinki. Tu jest jakaś roślina lecznicza. Tutaj. O, tu widzę jakieś tam grzyby. Mam nadzieję, że znajdę bez problemu wszystko tutaj w tej gęstwinie, czego potrzebuję dla tego alchemika. Poza tym, jak to... poza jedną roślinką, chyba czekajcie, szczaw królewski. Bo z tego, co mówił Zuris, to ten szczaw królewski rośnie tylko przy kamiennych kręgach. I na przykład taki jest przy farmie Lobarta. Więc możliwe, że będziemy musieli tam się cofnąć do tej farmy Lobarta. No i tam poszukać tego szczawiu królewskiego. No ale to nie szkodzi, no. Grunt, żebyśmy wykonali w tym odcinku to zadanie i zostali czeladnikiem. To już byłoby tak fajnie. Zróbmy jeszcze jeden zapis. I szukamy dalej. Oho, tu jakaś roślina lecznicza. Zobaczmy, czy coś mamy tutaj na górze. Tylko niebieski bez, póki co. No, tylko tyle, dobra. To idziemy tutaj pozbierać resztę. Tu jakiś jest topór. Strzała. Tu mamy roślinę leczniczą. Tu jest kolejna. Nie ma czego plądrować. Okej, tutaj kretoszczury to już żeśmy splądrowali. Tu niczego nie widzę. O, jest ognista pokrzywa, weźmy sobie, zapiszmy znowu grę. I zobaczmy, tutaj coś takiego mamy. Nic nie mamy. Przejdźmy się tutaj może tędy też. Dobra, tutaj jest chyba czysto. To wróćmy tutaj kawałeczek. No, roślinki. Korzeń leczniczy, super. Ziółko lecznicze. Niebieski bez. Goblinie jagody, yeah. Kolejny niebieski bez.
Tam przy drzewie nic nie widzę. Tu jest za to roślina lecznicza. Jakieś ogniste korzenie. Gdybym sama tego nie widziała. Jeszcze jeden niebieski bez. Mogę zajmować się wszystkim. Aha, i tu już mamy wejście do tego. Musi pracować. Ogniste ziele. Zobaczmy tutaj za to. Znowu, co tam mamy. O, tu jest ognista pokrzywa. Zębate ziele. Rdeścik polny. Jakieś grzybki znowu. Coś tu jeszcze będzie? O, smoczy korzeń, fajnie. Ognista pokrzywa. Dobra, to by było na tyle, tak? To porównajmy to, co mamy z listą. Lista ziół Konstantina. Roślina lecznicza, zioło lecznicze i korzeń leczniczy. Potem ognista pokrzywa, ogniste ziele, ognisty korzeń. To zobaczmy, czy mamy takie kombinacje. Roślina lecznicza, zioło i korzeń. Ognista pokrzywa, zioło i korzeń. Super. Co dalej? Goblinie jagody, smoczy korzeń, zębate ziele, rdes polny, strzaw królewski. Goblinie jagody. Zębate ziele, smoczy korzeń, rdes polny. To są cztery rzeczy. A tu było raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, brakuje szczawiu królewskiego, okej. No, jak mówił Zuris, ten szczaw królewski będzie tylko przy tych kręgach. To skorzystajmy z tego, że jest wczesna pora. Pójdziemy się uleczyć do Watrasa, a potem wrócimy na farmę Lobarta. I tam poszukamy tego kamiennego kręgu, żeby znaleźć ten szczaw królewski. To przecież okropne. No bo fajnie byłoby kolejne zadanie wykonać, tak? To byłby naprawdę dla nas dobry bonus. Wcześniej czy później musiało się przydałoby się, byśmy zostali czeladnikiem już wtedy też. Trudno mi w to byśmy uwierzyć. Mogli więcej handlować tutaj skór u Bospera na przykład. Bo hej, u niego ty. Będę czeladnikiem. A następnie byśmy mogli pójść do górnego miasta już też. Możesz mnie... Adanoś! Dobra, dzięki za leczonko. Zapiszę grę. Nie sądzę. I lecimy na farmę Lobarta. Nie dostał. Mnie mówili co innego. Nie wiem już, w co wierzyć. No popatrz, już mi lepiej. Ta farma jest na szczęście niedaleko. W sumie już praktycznie tutaj. Tylko musimy ten kamienny krąg jeszcze... O, tu jakieś roślinki są. Wiszą w powietrzu polne jagody. Tylko żeby teraz jeszcze znaleźć ten krąg. Gdzieś w pobliżu pewnie będzie. O, jest, dobra. A tu jeszcze są jakieś polne bestie, to byśmy może poszli ubili, co? Dla doświadczenia. A spróbujmy się zmierzyć. Mam nadzieję, że będzie młoda. O! Nic tu nie ma. Młoda polna bestia to już nie wyzwanie. Łatwizna. Dobra. Skoro to mamy, to idziemy tam dalej. Zobaczmy, czy znajdziemy tutaj jakieś te ziółka. W ogóle nie wiem, tutaj nie ma jakichś tych przeciwników? Zobaczmy. O, są jeszcze młode polne bestie, ej! Na szczęście mam już całkiem
sensowny pancerz. Lepszy miecz. Jak wejdzie mi kryt, to potrafię je ściągnąć. Mam też więcej siły. Dobra, i tu już nic nie ma. To zapiszmy grę. Co my tu mamy? O, szczaw królewski. Tego potrzebowaliśmy. Jakaś ta kamienna tablica. O, tablica życia. Super. Potem będziemy mogli sobie życie maksymalnie nią zwiększyć. Ale dobra, mamy szczaw królewski. Teraz tak, musimy tu pozapisywać. Pozbieramy od razu ziółka stąd. Jak jakieś inne znajdę. I pójdziemy do Konstantina. Nie widzę, żeby tutaj coś więcej było. Tutaj może to? Nie, to nic nie jest. O, tutaj są jeszcze goblinie jagody, fajnie. Cię przydadzą. Korzeń leczniczy też zbierzemy, fajna rzecz. Zawsze się można podleczyć w razie czego. Dobra, zróbmy jeszcze sobie save'a. No i zobaczmy, co tu mamy dalej. O, tu jest jeszcze ten rdest polny. No i chyba nie ma więcej roślin. Dobra. To, wracamy do miasta, bo słuchajcie, mamy wszystkie już potrzebne roślinki. Sobie zapiszę, jak już wszystko zebrałem. Chodźmy do miasta. La la la. Dobrze się ułożyło, że już mamy to wszystko zebrane. A teraz właśnie tak, idziemy tędy. Od razu zajdziemy też do Watrasa, niech nas znowu podleczy. A potem do Konstantina, a potem do Bospera. Czemu nikt mnie nie słucha? To przecież wiadomo od dawna. Nie sądzę, że tu jest Watras. O, zobaczcie. Znalazłem tę kamienną tabliczkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? To artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. Czeka cię za to nagroda. Okej. Ale te tabliczki podobno lepiej oddawać w grupie. A póki co mnie uzdrów. Możesz mnie uzdrowić? Adanosie, pobłogosław to ciało! Dobra, dziękujemy za leczenie. Idziemy do właśnie do alchemika Konstantina. Sobie zagadajmy. Jeśli chodzi o te rośliny... Jeżeli sam nie potrafisz sobie z tym... Ale mam te roślinki, ziomek. Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. Co? Żartujesz sobie ze mnie, tak? Na Adanosa! Wszystko tu jest! Kto wie? Może pewnego dnia będzie z ciebie jednak porządny alchemik. O. Mogę teraz zostać twoim czeladnikiem? Jeśli chodzi o mnie, to tak. Harada obchodzi tylko to, czy w razie ataku orków będziesz w stanie bronić miasta. Wygląda na to, że udało ci się go o tym przekonać. O, fajnie. Bosper nie chciał nic powiedzieć o twoich zdolnościach. Myślę, że sam chętnie widziałby cię jako swojego czeladnika. Koniec końców jednak się zgodził. Torben to bardzo pobożny człowiek. Dał ci swoje błogosławieństwo. To dobry znak. Jeśli chodzi o Matea, to wychwala cię pod niebiosa.
To oznacza, że masz zgodę wszystkich mistrzów. Jesteś gotów, by rozpocząć terminowanie jako mój czeladnik? Nie. Muszę się najpierw z tym przespać. Dobrze, ale jeśli nie potrafisz oddać się temu całym sercem, to powinieneś zająć się czymś innym. I tak zrobię, słuchajcie, bo mamy już poparcie teraz wszystkich. I idziemy do tego... do Bospera. Będziemy czeladnikiem. Zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Trudno być tego pewny. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harad uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Nie jestem zbyt pobożny, ale mnie to nie przeszkadza. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. Czyli co, bierzesz mnie? A to oznacza, że masz poparcie wszystkich mistrzów. Możesz dla mnie pracować, kiedy tylko chcesz. No to wchodzę w to. Wchodzę w to. I 300 doświadczenia. Nie pożałujesz. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. Trudno mi w to. Co mam robić jako czeladnik? To proste. Przynieś mi tyle futer, ile zdołasz. Zapłacę ci za nie lepszą cenę niż każdy inny handlarz. Poza tym, możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. A gdzie mam spać? I fajna. Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. A to słabe z twojej strony. No dobra, ale to słuchaj, mam skóry. Mam dla ciebie kilka skór. O, nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte. Dobra robota. Ale zapłacił fajnie. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Już nie żałuję, że jestem jego czeladnikiem. Pokaż mi swoje towary. Dobra, co tutaj masz, Bosperek? Płaci po cenie rynkowej. Idealnie. A, ten topór zadzewiały. A sprzedajmy, bo to dwuręczna. Skąd ty to znowu masz? Dwuręcznej broni nie chcę. Nie sądzę, coś się zmieni. Trudno być tego pewnym. No dobra, to na razie tyle, tak? To pohandlowaliśmy. Ale to słuchajcie, jestem tym już teraz, tak? Czeladnikiem. Gdzie to jest czeladnik? O, jestem czeladnikiem, bach! Yeah! No, to mogę chyba do Górnego Miasta wejść teraz, też mi się wydaje. Zobaczmy od razu. No bo w takim razie już powinienem być obywatelem. Lepiej by było, gdyby... Nie wiem już, w co wierzyć. Słyszę o tym... Stój! Do Górnego Miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Musiały pojawić się problemy. Dokładnie. Jestem szanowanym obywatelem Korinis. Pozwól mi przejść. Cokolwiek skłoniło mistrzów z Korinis do przyjęcia cię jako ucznia, nie chcę nawet o tym słyszeć. Możesz wejść. Nie wiem, czym. Ale uważaj, jeden wybryk i będziesz miał poważne problemy. To będzie jeszcze gorzej. No i bardzo fajnie, słuchajcie, udało się wejść do Górnego Miasta, tak? Mamy zadanie, dostać się do Górnego Miasta ukończone! Sobie zapiszmy grę. Trudno mi w to uwierzyć. A, co tu jeszcze możemy zrobić? A wiecie co, chodźmy może w takim razie... Górne Miasto zwiedzimy w kolejnym odcinku. A póki co chodźmy do Lorda André. On się tak denerwuje. Chodźmy do Lorda André. I damy mu ten list od straży. Zobaczymy co tam będzie. Co z tego fajnego wyjdzie, tak? Może będzie coś dobrego. Wreszcie do swych braci. Nigdy więcej nie powstanie wasza. Może jakieś będzie doświadczenie czy coś. Potrzebuję jeszcze, no. 450 doświadczenia do wbicia poziomu. Bym się nauczył siły, wtedy mógłbym wymienić sobie pas na ten, no, z pancerzem lepszym jeszcze. Byłoby fajnie. Też fajnie też byłoby się pouczyć broni jednoręcznej. Ale jeszcze jeden punkt siły bym chyba zainwestował, przynajmniej dwa poziomy, no. Do 40 siły chyba, wiecie?
Dobra, zagadajmy sobie tutaj z André. Mam jakiegoś? Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. O, mamy. Na góra możemy wydać. To wydajmy go. Nagór zabił posłańca Baltrama. Chciał wykorzystać mnie jako nowego gońca, abym przechwycił dostawy Akila. Spotka go za to sprawiedliwa kara. Zaraz każę go zamknąć. Proszę, weź nagrodę. Należy ci się. No jak fajnie, zobaczcie. Dobra, to zapiszmy grę. Zobaczmy, czy możemy zagadać sobie z tym Nagórem. Tam go nie widzę. Gdzie on jest? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy. Może teraz siedzi w kącie czy coś? Ciekawe, co by mi powiedział. Jest Nagór. Zdradziłeś mnie. To był wielki błąd. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw. Ale akcent takie przejmują królewscy paladyni. Fajne. No dobra. Teraz sobie zapiszmy grę i pogadajmy z Lordem André o tym liście od kwatermistrza. Mam tu list polecający od waszego kwatermistrza. Co? Pokaż mi go natychmiast. Niesamowite. Musiałeś się nieźle przysłużyć, żeby wywrzeć na nim aż takie wrażenie. Martin rzadko tak hojnie rozdaje pochwały. Przekonałeś mnie. Jeśli masz poparcie Martina, to i my cię nie odrzucimy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Aha, i to tyle, tak? Co do gildii złodziei? Tak? No tak, pracuję. Pracuję nad tym. Dobrze. No dobra, słuchajcie, no. No to... Co, no to daliśmy mu, tak? Wszystko. Jest dobrze, nie? Chyba. Fałszywy posłaniec jeszcze mamy? A. No tak, ale to damy ten, Baltramowi. To wszystko. A póki co, no to chyba by było na razie tyle, tak? Jestem czeladnikiem, wydałem na góra. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła miasta. Co więcej, zabrania się wszelkich kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. No to co, no idziemy pod górne miasto, która jest godzina? No 14, to jeszcze w miarę tak wcześnie. Sobie troszeczkę odwiedzam. Pokonał bestię, ile będę mógł jeszcze tego dnia. Do królestwa Beliara. Trudno mi w to uwierzyć. No ale dobra, to wiecie co, no to będzie kolejny odcinek, tak? Póki co, na razie zapiszę grę i to będzie tyle. Dostaliśmy czeladnikiem, dobrze jest i będzie jeszcze lepiej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!